Dzień dobry, chyba już jesteśmy nawet też na Facebooku. Kasiu, czy możesz mi dać jakiś sygnał, bo nie wiem, czy jesteśmy na... Dzień dobry wszystkim, nie wiem ile jest osób, ale dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie. O, dzień dobry. Witamy wszystkich. Czekam na informację, czy jesteśmy na Facebooku, czy nie. Jesteśmy już, tak? Dzień dobry, to witam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno te osoby, które dołączają do nas w pokoju na koncie Zoomowym, jak i te, które oglądają nas na Facebooku. Jesteśmy dzisiaj, poświęcimy się dzisiaj dobrostanowi. Spotykamy się na webinarze zatytułowanym Pamiętaj o przerwie, jak dbać o swój dobrostan nie tylko w czasie pandemii. Jest to ostatni webinar z cyklu takiego wsparciowego dla nauczycieli z zakresu edukacji zdalnej przed przerwą. I stąd też trochę zainspirowaliśmy się tym pomysłem, żeby porozmawiać o dobrostanie właśnie w kontekście zbliżającej się przerwy długiej od zajęć szkolnych. Ja nazywam się Małgorzata Sodulna, jestem członkinią zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Razem ze mną dzisiaj będziemy rozmawiać o dobrostanie z Oktawią Gorzeńską i Tomkiem Kołodziejczykiem, których za moment, za chwileczkę przedstawię. Najpierw chciałam powiedzieć kilka słów o samym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się edukacją. Działamy już ponad ćwierć wieku. Współpracujemy z ponad 20 tysiącami nauczycieli i nauczycielek, z kilkoma tysiącami szkół. Wspieramy nauczycieli i dyrektorów w codziennej pracy, w tym, aby zapewnić uczniom jak najlepsze doświadczenie szkolne. Dostarczamy metod nauczania, narzędzi edukacyjnych, praktyk dydaktycznych, które pozwalają Wam wspierać uczniów w uczeniu się. Zapraszamy serdecznie też do współpracy i zapoznania się z materiałami Centrum Edukacji Obywatelskiej. Znajdziecie je na stronie naszej ceo.org.pl, też na blogu edukacyjnym CEO, blog ceo.org.pl. Tam jest również zakładka Edukacja zdalna, w której znajdziecie dużo praktycznych materiałów dotyczących właśnie edukacji zdalnej i pracy z uczniami online. No i oczywiście polecamy nasz fanpage Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiaj część osób ogląda naszą transmisję właśnie na Facebooku. Króciutko o dzisiejszym webinarze. Potrwa około półtorej godziny. Opowiemy krótko o tym, czym jest dobrostan, a właściwie w jakim kontekście o tym słowie będziemy dzisiaj opowiadać. Porozmawiamy razem o obecnej sytuacji i o relacjach między nauczycielami. Podzielimy się wskazówkami, pomysłami, jak największą korzyścią dla nas samych spożytkować ten czas wolny, który jest przed nami. No właśnie, i ze mną dzisiaj o tym będą rozmawiać Oktawia Gorzeńska i Tomasz Kołodziejczyk. Oktawia jest doradczynią dyrektorów i nauczycieli, trenerką, autorką poradników poświęconych zdalnej edukacji oraz innowacjom. Jest też twórczynią, pierwszą dyrektorką flagowej szkoły Microsoftu, zespołu szkół ogólnokształcących numer 8 w Łodzi. No i jest też, to jest akurat funkcja najbliższa mojemu sercu, członkinią Rady Programowej Programu Szkoła dla Innowatora. Wspiera ogromnie doradców i naszych dyrektorów, więc też bierze w tym udział w powstaniu tego projektu. Tomasz Kołodziejczyk jest, czyli drugi nasz dzisiejszy prelegent, ekspert. Tomasz Kołodziejczyk jest socjologiem, terapeutą, wychowawcą. Jest też współautorem programu wychowawczo-profilaktycznego Spójrz Inaczej. Współpracuje blisko z Centrum Edukacji Obywatelskiej, również z programem Szkoła dla Innowatora, gdzie też wspiera doradców i trenerów. Tomasz także współpracuje, wspierając asystentów szkół, doradców i trenerów w szkole uczącej się.
Tutaj od razu powiem małą dygresję. W tym roku szkoła ucząca się obchodzi 20-lecie. Jutro o 17 jest duża konferencja online, w której osoby, które przez 20 lat współpracowały z SUS-em, wspierały szkołę uczącą się, korzystały z jej wsparcia, nasi doradcy, trenerzy, dyrektorzy szkół, nauczyciele. Także tych z Was, którzy się spotkali z SUS-em, serdecznie zapraszamy. Myślę, że jest się czym pochwalić. Mnóstwo świetnych, wspaniałych szkół, cudownych nauczycieli, dyrektorów. Myślę, że przyjemnie będzie spotkać się tym, którzy z SUS-em współpracują. Króciutko jeszcze informacje o zaświadczeniach. Zaświadczenia będą dostępne dzisiaj o 21:00 pod podanym poniżej adresem, czyli www.zaświadczenia.co.org.pl. Bardzo zachęcamy do zadawania pytań. Zarówno te osoby, które są dzisiaj na Zoomie, jak i te osoby, które oglądają nas na Facebooku. Oktawia i Tomasz będą widzieć wasze pytania, będą widzieć wasze komentarze. Jeżeli tylko będzie możliwość, będziemy starać się na nie odpowiadać na bieżąco. Także jeżeli pojawią się wam jakieś rzeczy, które chcielibyście dopowiedzieć, o coś się zapytać, piszcie. Jeżeli nie zdążymy na coś odpowiedzieć, a starczy nam jeszcze trochę czasu, powrócimy do tego pod koniec naszego spotkania i postaramy się odpowiedzieć na pozostałe pytania. To tyle właściwie z mojej strony. Witam serdecznie Tomka i Oktawię. Witam Was. Dobry wieczór, Małgosiu. Dobry wieczór, Tomku. Widzicie? Dobry wieczór. Ja chciałbym tylko poprawić. Oktawia jest z Gdyni, ja jestem z Łodzi. Bo powiedziałeś, że Oktawia w Łodzi prowadziła tą szkołę. Tak, och mój Boże, to zbiegłam dwie osoby w jedno, że szkoła i w Łodzi. Przepraszam, oczywiście w Gdyni. Nie ma problemu dla mnie żadnego. Dziękuję. Dokładnie. Dziękuję Tomku za poprawienie. Poszło w świat. Dobrze, witam serdecznie. No i tak, zaczniemy od pierwszej części, czyli od tego wyjaśnienia słowa dobrostan, no właściwie tego, o jakim kontekście słowa dobrostan dzisiaj będziemy mówić. Powiem tylko, że kilka dni temu, bo 30 listopada, mogliście też obejrzeć webinar, również w ramach cyklu Odporna Szkoła. On był adresowany do dyrektorów na temat zapobiegania wypaleniu zawodowemu nauczycieli. Prowadził go profesor Pyżalski razem z dwiema dyrektorkami, Joanną Walczak i Beatą Kacprowicz. I tam temat, webinar był dla dyrektorów, ale również były tam poruszane kwestie dotyczące dobrostanu nauczycieli, jak mogą nauczyciele dbać o dobrostan. Nagranie jest na Facebooku, wydarzenie dostępne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tamtym webinarze podejście było do tego pojęcia bardziej instytucjonalne, a myślę, że to dzisiaj, na czym my się chcemy skupić, to jest takie opowiedzenie o dobrostanie od strony bardzo praktycznej, osobistej, taki dobrostan z ludzką twarzą. No właśnie, bo słowo dobrostan jest teraz ogromnie popularne, dużo webinarów, publikacji, wydarzeń, ale też jest trochę pod tym słowem, mogą się kryć różne rzeczy, stąd pytanie do Ciebie, w jakim kontekście będziemy o tym dzisiaj mówić? Ja myślę sobie, że przede wszystkim właśnie przejdziemy do tego wymiaru bardzo praktycznego, o którym mówiłaś, też odczarujemy to słowo. Postaram się teraz podzielić ekranem, żeby Państwo też mogli po prostu zwizualizować sobie to, o czym teraz właśnie będę mówiła. Tak jak Małgosia powiedziała, dobrostan może mieć wiele ujęć, ale dzisiaj to, wokół czego się poruszamy, to ten nasz dobrostan, to jak my się dzisiaj czujemy. Czyli on jest określany przez badaczy jako taka znajomość przede wszystkim swojego potencjału, swoich możliwości, swoich, ale również tych swoich ograniczeń. Oczywiście w tym kontekście takim bardzo, powiedziałabym, konstruktywnym i pozytywnym. To, czy mamy poczucie celu i sensu działań, to też wpływa na nasze dobre samopoczucie. Budowanie dobrych relacji z innymi, odczuwanie przynależności, czy bycie częścią grupy, odporność na stres, z tym, że tutaj powiem, że mówimy o takiej odporności na stres dnia codziennego. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji pandemii, więc ten stres, który odczuwamy, te niepokoje czy lęki, one mogą być dużo, dużo głębsze. No i dobrostan to w końcu to, że potrafimy zadbać o siebie. I to, o czym ja staram się zawsze mówić właśnie, kiedy
temat dobrostanu jest właśnie poruszany ostatnio w wielu różnych gremiach, bo czujemy, że to jest temat, wreszcie czujemy, że to jest temat bardzo ważny, to przede wszystkim ten aspekt, że tylko my sami możemy zadbać o swój dobrostan. To nie jest tak, że ktoś odpowiada za to za mnie, tylko ja jestem osobą sprawczą i to hasło właśnie o swój dobrostan dbam sam, sama, to jest coś, co powinniśmy, myślę, wziąć sobie do serca. I znowu przełożę to na takie konkrety. Dbałość o relacje z innymi to dzisiaj kontakt z innymi. W sytuacji choćby pandemii to, że potrafimy do kogoś zadzwonić i nie czekając na ten kontakt, czyli jesteśmy też osobami proaktywnymi w tym kontekście. Dalej, aktywność. Mówi się o tym, że codzienny spacer, choćby półgodzinny, jest bardzo wskazany, szczególnie w czasach, kiedy jesteśmy zamknięci w tej przestrzeni domu i bardzo często spędzamy większość dnia po prostu przed komputerem. Ważna jest też uważność. Uważność, czyli bycie tu i teraz, zadbanie o siebie w tym kontekście, żeby też tym swoim różnym trudnym myślom czy takiemu strumieniowi świadomości się nie poddawać i skupić się faktycznie na tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Wysypianie się to w ogóle taka baza, czyli jeżeli chcę naładować te swoje akumulatory, chcę mieć energię, żeby mierzyć się z rzeczywistością, to jakby warunek konieczny. Mówi się też oczywiście o zdrowym odżywianiu. Zdrowym to tylko dopowiem, że takim nieprzetworzonym przede wszystkim. Co dalej? To, że doceniamy siebie. I tutaj my szczególnie, nauczyciele, ja właśnie w ostatnich rozmowach często mówię o tym, żeby pomyśleć, ile od marca nowych kompetencji nabyliśmy. Zresztą będziemy o tym rozmawiać też. Żeby docenić siebie, docenić też innych. Docenić to, że się uczymy, bo to też jest bardzo ważny aspekt tej dbałości o swój dobrostan. I to, co jeszcze Państwo tutaj widzą, że dzisiaj szczególnie w tym zalewie informacji skupiamy się na faktach. Ktoś powie, że to jest trudne, ale można to zrobić. Można też po prostu minimalizować czas, który spędzamy czytając różne wiadomości, szczególnie te bardzo, bardzo dramatyczne. I ostatnia rzecz, dbamy o balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym, czyli potrafimy zdefiniować czas, który poświęcamy pracy, ale też zadbać o czas, właśnie życie prywatne, czyli czas dla siebie, dla rodziny, na to po prostu, żeby odpocząć i znowu ładować te baterie. Więc to, Małgosiu, jest taka, powiedzmy sobie, moja interpretacja, ale oczywiście poparta badaniami i różnymi artykułami stworzonymi przez badaczy i naukowców. Dzięki. No właśnie, teraz takie odniesienie do tej sytuacji, którą mam obecnie, no bo no tak, jesteśmy od wielu miesięcy w sytuacji pandemii, bardziej lub mniej zamknięci w domach, pracujemy na Teamsach, Zoomach czy jeszcze innych platformach, mamy utrudniony kontakt między sobą, trudny kontakt z uczniami, rodzicami, często tylko online, do tego jest stres, obawa o siebie i bliskich, długie godziny pracy, ogromna też odpowiedzialność, która spoczywa teraz na nauczycielach, a też trochę samotność czasami, chyba większa niż przed pandemią. Jaki ta sytuacja, która jest teraz, może mieć wpływ na nauczycieli, na co się teraz dzieje? Myślę, że to jest taki moment w ogóle, w tej chwili taki moment przeciążenia, bo tak jak rozmawiam, pracuję z wieloma nauczycielami czy dyrektorami, to w wielu miejscach, w wielu środowiskach była taka nadzieja wakacyjna, że po prostu wrócimy do świata sprzed pandemii, że po prostu będziemy razem. I to, co przyszło później z tym drugim zamknięciem, z drugim lockdownem, spowodowało po pierwsze taką dużą frustrację, bo okazało się, że nie wszędzie gdzieś zadbaliśmy po prostu o siebie, nie zaplanowaliśmy być może pracy właśnie w tym modelu zdalnym, nie wykorzystaliśmy tego spotkania wakacyjnego czy z początku roku szkolnego. Jest też takie duże znużenie. Można powiedzieć, że już to, że się nie widzi tych swoich uczniów, że bardzo często mamy tylko inicjały uczniowskie, że mamy też takie sytuacje, kiedy nie ma kontaktu z uczniami, bo te sytuacje w domach też są różne, one powodują właśnie to, co powiedziałam wcześniej. Z jednej strony znużenie, zniechęcenie, znudzenie, tak jak mówią nauczyciele, ale też u niektórych osób taką frustrację właśnie, czy to ma sens. I są takie sytuacje, są takie osoby, które o tym przede wszystkim bardzo głośno mówią. Oczywiście znajdziemy też osoby, które mówią, nie jest tak źle, zawsze może być gorzej. Więc, ale myślę sobie, że jakby to zmęczenie i to znużenie, ono dominuje dzisiaj. Tomku, chciałbyś coś dodać do tego, rozwinąć?
No, dominuje dzisiaj, ale to nie znaczy, bo to ważne, co powiedziałaś, Oktawia, że nikt za nas nie, nikt nie zadba o nas, jak my sami nie zadbamy. W związku z czym jest trudno, ale to nie znaczy, że my nie możemy czegoś zrobić, często na takim bardzo prostym poziomie. Ja przedwczoraj patrzyłem, jak mój syn zmieniał meblowanie pokoju. On ma 12 lat i sobie pomyślałem, że on nie czytał żadnego artykułu o pandemii, ale ja wiem dobrze, że jedną z rzeczy, która w tej sytuacji powoduje, że nam siada, jest poczucie sprawczości. Nie możemy sprawić nic w sprawie szczepionek, ani choroby, ani kiedy jest przerwa, kiedy nie, ale możemy szukać takich przestrzeni, które zależą od nas i możemy o nie dbać, nie? I na przykład zmienienie wystroju w pokoju, zobaczenie, że jest fajnie, inaczej, ja to zrobiłem sam, jest takim super działaniem. I myślę, że jest wiele takich przestrzeni, które możemy znajdować, które zależą w dużej mierze od nas i gdzie będziemy dawać sobie i dawać sobie nawzajem też tą energię do tego, żeby, nie wiem, przetrwać, nauczyć się czegoś, zmienić, bo też ta sytuacja, która jest inna, jest równocześnie szansą, nie? I ważne, żebyśmy tą perspektywę trzymali dla siebie i dzielili się nią z innymi. To jeszcze dodam tylko, tak, bo powiedziałaś o tym prywatnym wymiarze, który jest bardzo ważny, ale dodam też, że właśnie w tych szkołach, gdzie czują, gdzie jest ta uważność duża, właśnie też uważność na siebie, to też z tych konstruktywnych rzeczy dodam, że jest takie poszukiwanie tego teraz złotego środka, co zrobić, żeby przełamać tę rutynę, co zrobić, żeby przełamać to znużenie. W tych szkołach, które są na przykład w tym programie Szkoła dla Innowatora, w którym jesteśmy zaangażowani, pomysł na przykład powstał dni interdyscyplinarnych, gdzie nauczyciele ze sobą współpracują i z uczniami, żeby odejść od tego modelu właśnie po tych lekcji, które są gdzieś tak zaplanowane bardzo tradycyjnie. Więc faktycznie jest trudno, czekamy wszyscy na wiosnę, ale można faktycznie działać. No tak, tutaj z tego, co powiedzieliście, to dwie rzeczy się wyłaniają. Jedna to jest takie danie sobie prawa do tego, żeby dbać o siebie. Drugie to jest to, co ty powiedziałeś, Tomku, to poczucie sprawczości. Teraz też pytanie, jak to poczucie sprawczości można rozwijać, bo w kontekście dobrostanu, tak? Czy można zaplanować działania, które nas jakoś wspierają, czy pozwalają nam zbudować to, że dbamy o siebie, że dajemy na to sobie zgodę. Plan nie jest niczym ważnym, ale planowanie jest ważne. To, co ty mówiłeś, Małgorzato, że planowanie, że myślenie o tym, co zrobię i realizowanie tego i docenianie tego, że zrobiłam, jest tutaj ważne, bo to nam daje poczucie sprawczości, to nam pomaga osiągać jakieś cele, możemy razem coś robić, nie? W związku z czym szukanie sprawczości, działanie, ale wspólne, a nie pojedyncze, ma tutaj bardzo duży sens i często to są małe rzeczy i małe kroki. My myślimy, że dopiero coś wielkiego może zmienić, ale ta duża zmiana składa się z małych ruchów, z powolnych kroków, z drobnych rzeczy, które się składają razem na to, nie? I możemy tak planować, także w kontekście świąt, żeby one były inne, ale też dobre i też satysfakcjonujące. Ważne jest to, co też Tomek powiedział właśnie, że w tym poszukiwaniu, w tym radzeniu sobie z tą nową sytuacją, bo sytuacja pandemii jest, no umówmy się, bardzo kryzysowa, taka przeciążająca z wielu powodów, choćby z tego, że właśnie straciliśmy, że ta nasza cała rutyna, to w czym żyliśmy, to legło gdzieś w gruzach, że jest ten niepokój, to o czym mówiłaś, to, że bardzo często właśnie dzisiaj tęskni się za pokojem nauczycielskim, który często bywał takim symbolem właśnie, powiedzmy sobie, trudnych doświadczeń, ale co chcę powiedzieć, szukanie drogi do innych, też nie czekanie, że ktoś przyjdzie i ktoś powie, chodź, coś zmienimy. Ja zawsze mówię, słuchajcie, zastanówcie się, kogo macie w gronie, czy nawet w rodzinie, jaką macie samotną osobę, która wiecie, że do was nie wykona telefonu, nie odezwie się, czy kogo macie takiego w gronie pedagogicznym, zadzwońcie, wykonajcie ten pierwszy krok, zapytajcie, w czym można pomóc, pomyślcie, co możecie razem zrobić. Więc faktycznie bycie ze sobą i dzisiaj grupa i w ogóle bycie częścią jakiejś wspólnoty też jest ważne, bo to też daje takie poczucie, myślę, że dużej siły takiej wewnętrznej często.
No bo tutaj mówimy o wspólnocie. Ty, Oktawio, mówiłaś o tym, czy mamy w okolicy kogoś, kim możemy się zainteresować, pomóc, wspomóc, z kim możemy różne rzeczy robić, ale też jest wspólnota nauczycieli, która chyba mocno dosyć ucierpiała, bo trochę każdy nauczyciel musi sam się borykać z tymi problemami. Mówiłaś o tych rozwiązaniach dotyczących pokoju nauczycielskiego, gdzieś tam próba jednak powrotu, nawet jeżeli uczniów nie ma, ale jesteśmy razem. No właśnie, jak można tą wspólnotę i te wspólne relacje między nauczycielami podtrzymywać, odbudowywać, bo to jest też chyba niezbędne do takiego dbania o siebie, poczucia wspólnoty i też lepszego uczenia. Znaczy, ja znam bardzo dużo przypadków takich pozytywnych, trudnych też, ale powiedzmy, że tych pozytywnych, gdzie właśnie te społeczności nauczycielskie przede wszystkim powiedziały, jesteśmy w tym trudnym momencie, to znajdźmy drogę do siebie, więc wymyślają, że tak powiem, różne pomysły, żeby ze sobą być. Czy to jest właśnie poranna kawa poniedziałkowa przed rozpoczęciem lekcji, żeby po prostu powiedzieć sobie dzień dobry, uśmiechnąć się do siebie i rozpocząć tydzień. Czy piątkowe spotkanie przy herbacie już, czy nawet przy winie na koniec tygodnia, żeby powiedzieć, co nas spotkało. Nieformalne, nie przymus, tylko taka przestrzeń wirtualnego pokoju nauczycielskiego, gdzie ja wiem, że mogę spotkać te życzliwe twarze, gdzie mogę powiedzieć, słuchajcie, to był dobry tydzień, albo ten tydzień mnie po prostu wykończył i że znajdę osoby, które być może czują podobnie albo czują nawet to samo. To jest też bardzo ważne, żeby dyrektor, lider był obecny. Niestety są takie szkoły, gdzie nauczyciele mówią, że zarządza się przez maile, zarządzanie przez e-mailowanie, to się nazywa, gdzie ludzie nie widzieli dyrektora od października, na przykład tylko dostają, jest ten wysyp maili, więc z drugiej strony te szkoły właśnie takie, które pokazują, czy ci liderzy, którzy pokazują, jestem, mam dyżur dla was, przyjdźcie pogadać, przyjdźcie ponarzekać, ja z wami posiedzę. Są też szkoły takie, gdzie dyrektor jest obecny po prostu w swoim gabinecie i wiadomo, że w reżimie sanitarnym jest do dyspozycji swojego środowiska. Więc szukanie tych dróg do siebie jest bardzo ważne. Jeżeli mamy ten taki kontakt nieformalny na początku, to bardzo dużo łatwiej jest nam później zaplanować wspólne działania, czyli pomyśleć, jakie lekcje możemy wspólnie zorganizować, uczenie się w blokach na przykład, czy projekty interdyscyplinarne. To już jest jakby kolejny krok. I znowu, nie ma tego poczucia takiego aż silnego, że ja jestem sama, że borykam się z całym światem i wszystko jest przeciwko mnie, tylko właśnie jest ktoś, z kim mogę porozmawiać, z kim mogę po prostu przegadać i z komu mogę się wyżalić. Myślę, że bardzo ważne. Ja też myślę, że ważne jest taki set mind, takie ustawienie sobie w głowie, że ten czas, który jest, że ten czas zmiany, że jeżeli się skoncentrujemy na tym, że jest gorzej, bo różnych rzeczy nie ma, to na bank będziemy sfrustrowani. Tak. Obiecuję wam. Natomiast jeżeli będzie tak, że zobaczymy, ok, jest inaczej, różnych rzeczy nie ma, ale różne nowe rzeczy mogą powstać i będziemy szukali tych nowych rzeczy i mieć fan z tego, nie? To będzie inaczej. Trochę to, o czym Oktawia mówiła, że na przykład są szkoły, gdzie nagle zrobili na Messengerze zrobili grupę, która się składa z nauczycieli i oni mają poczucie, że komunikacja między nimi jest dużo lepsza niż była wcześniej. Nie? A poza tym zawsze jak mówimy o wspólnocie, to mi się kojarzy ta metafora, wszyscy ją znamy, ale może warto ją przypomnieć, o tym czym się różni piekło od raju, że w piekle jest tak, że ludzie siedzą naprzeciwko, na środku jest jedzenie, znaczy wokół siebie, wokół stołu, na środku jest jedzenie, ale wszyscy mają zbyt duże łyżki, zbyt długie łyżki, żeby samemu sobie włożyć pokarm do ust i wszyscy są sfrustrowani, głodni i tak dalej. Raj jest taką samą sytuacją, gdzie ludzie nauczyli się karmić siebie nawzajem. I może tutaj też jest coś takiego, tak? Że jeżeli będziemy się skoncentrowali na sobie i na swojej frustracji, to pewnie będzie lipa. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy o tym, jak mogę nakarmić innych, jak mogę dać tej sytuacji innym, nie? Bo ja myślę, że to jest też tak, że mnóstwo z nas nauczyło się różnych nowych rzeczy, że dużo z nas pracuje tak, jak nigdy nie pracowało, nie? Że szukamy różnych nowych rozwiązań i że jeżeli będziemy to zauważali i doceniali to i dziękowali sobie nawzajem, że ktoś zrobił coś, z czego ja mogę korzystać, to te relacje pomiędzy nami mogą być lepsze, ale to wymaga też czasami tylko, żeby przestać patrzeć na siebie,
przestać wyjść z takiej kompulsji, frustracji i szukać i dawać, i szukać różnych takich momentów, w których możemy się spotkać, możemy się docenić, możemy zauważać drugą osobę. Dodałabym jeszcze, że też odczarować tę hierarchiczność taką, która... Bo co chcę powiedzieć, tam w szkołach, gdzie dyrektor potrafi być bliżej ludzi, który potrafi powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy w nowej rzeczywistości, możemy narzekać, ale możemy zastanowić się, jak sobie pomóc, jak zadziałać, jak pomóc sobie i uczniom, jak w ogóle nie stracić poczucia humoru też w tym wszystkim, to naprawdę tym społecznościom jest dużo łatwiej przejść przez to wszystko. Czyli tak, dyrektor ten obecny, dyrektor, który wysyła memy, tak jak jedna ze znajomych dyrektorek, która na... No po prostu rozluźnienie tej całej trudnej sytuacji, gdzieś tam różne rzeczy wesołe upowszechnia i to nie sztucznie, tylko całkowicie naturalnie. To jest też myślę, że takie szalenie ważne pamiętanie o takich drobnych rzeczach. Ten humor jest dzisiaj ważny. Też ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że ta sytuacja minie. I to, co mi się wydaje, że też w środowisku naszym jest dosyć trudne, my naprawdę mamy kłopot, żeby docenić siebie, żeby popatrzeć na to doświadczenie właśnie tych minionych miesięcy, że to jest doświadczenie dużej sprawczości mimo wszystko, dużej skuteczności. My sobie poradziliśmy, może nie brzmi w języku polskim tak bardzo konstruktywnie, ale poradziliśmy sobie, zrobiliśmy to. Szkoła funkcjonuje, nasza społeczność żyje, nasi uczniowie są z nami w relacji, może inaczej, ale to jest kryzys, to nie jest sytuacja, którą można do czegokolwiek porównać, więc zobaczmy, co zrobiliśmy. I takie doświadczenie właśnie ostatnio z mojej takiej grupy, gdzie ja jeszcze cały czas się rozwijam i uczę, takie zadanie właśnie dostaliśmy. Wypiszcie sobie, czy pomyślcie, co wam... No właśnie, wyszło, udało się, to wiecie, jest takie niesprawcze. Co zrobiliście? Jaką kompetencję w tym roku nabyliście? Czego się nauczyliście? I to było takie właśnie, wiecie, no faktycznie ta lista się nie kończyła u mnie. Dużo rzeczy, czasem niełatwych, ale i innych też, więc to jest też ważne. Doceńmy siebie i zobaczmy, co potrafimy dzisiaj. No tak, bo to jest też u wielu nauczycieli, też tych, z którymi współpracujemy, pojawia się takie oczekiwanie, że już niech to się skończy. I właściwie teraz to nie jest takie trochę życie, tylko czekamy na to życie, które przyjdzie po pandemii i wtedy wszystko wróci do normy. A teraz tylko się trochę frustrujemy, że ten czas nie nadchodzi właśnie powrotu do tego, co było wcześniej. To jest mega frustrujące. A to, co ty powiedziałaś, takie rzeczywiście spojrzenie na to, co jest teraz. Ty, Tomku, też mówiłeś tak naprawdę o tym, żeby trochę mniej może myśleć o sobie, bardziej też o innych, o tych relacjach, o takiej uważności, że to powoduje, że się też sami, ja to tak zinterpretowałam, sami się lepiej czujemy po prostu w ogóle, tak w życiu. Więc to jest też takie inspirujące, bo też jest takie pytanie o współpracę pomiędzy nauczycielami, relacje między nauczycielami tak w szkole, że na takiej codzienności, takiego budowania też współpracy, nie bycia samemu w lekcjach z uczniami. Czy tutaj można coś na to poprawić? Bo też tu wielu nauczycieli sygnalizuje jednak, że czuje się samotnych, czuje się zostawionych. Sami muszą się borykać, zostają zostawieni, czują się zostawieni przez dyrektora, ale też przez innych nauczycieli, bo każdy też pracuje ze swoimi uczniami, mając lekcje od rana do późnego popołudnia. Czy w ramach takiej pracy, jak można zadbać o siebie, o swoje relacje? Na Tomka się patrzę. Na Tomka się patrzę. Jak ty na to patrzysz? Ja się zaraz zauważyłem tego skrętu szyi. Ciężko, tak. Nie, ciężko niestety tego tak nie widać. Właśnie na żywo jednak jest łatwiej. Od razu widać, na kogo się patrzy. Tak. Okej. Okay. Wiesz co, w jaki sposób można, jak ciężko pracujemy, jak można szukać różnych sposobów. Myślę, że współpraca jest tutaj ważna. Nie? Myślę, że to my bardzo dużo w Szkole dla Innowatora na przykład dużo pracujemy wokół projektów interdyscyplinarnych i wokół tego, żeby wspólnie planować lekcje. I odkrywamy wtedy, że nagle te lekcje zdalne są okazją łatwiejszą do robienia różnych rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. Podobnie jak się okazuje, że z obserwacjami koleżeńskimi. Jeżeli prosimy kogoś, żeby zajrzał na naszą lekcję, nie chodzi tu o dyrektora, jak patrzę na czat, ale żeby ktoś dał nam informację na jakiś temat albo
albo nas nauczył, albo żebyśmy chociaż wspólnie rozmawiali uczciwie i szczerze o tym, z czym nam jest trudno i jakie mamy sposoby rozwiązania, to wtedy mamy poczucie wspólnoty i wtedy mamy poczucie, że nie wiem, pomagamy sobie nawzajem, albo chociaż rozmawiam z kimś, kto dobrze rozumie tę sytuację i wiem, że on nie rozumie, wiem, że on mnie nie oceni, wiem, że on mnie nie skrytykuje, nie? Tylko że razem będziemy w tym wszystkim. Ja dodałabym jeszcze do tego takie doświadczenie właśnie, które tutaj też zostało na czacie wywołane, bo tutaj się mówi o dyrektorze, który wchodzi, kontroluje, gnębi, krytykuje. No będziemy mieli takie sytuacje, bo ludzie są po prostu różni i wielu dyrektorów też z tą nową sytuacją po prostu sobie nie radzi. Też pewnie nie potrafi szukać bardzo często, ja nie mówię, że to jest każda sytuacja, ale pewnie też nie potrafią szukać wsparcia, otworzyć się na, poprosić o pomoc, bo to też bywa trudne. W różnych jesteśmy okolicznościach, kontekstach, więc to nie jest ocenne, ale co chcę powiedzieć, widzę bardzo wielu nauczycieli, którzy nie odnajdują siły w środowisku swoim szkolnym, wychodzą na zewnątrz. Ja ostatnio brałam udział w rozmowie z profesorem Lechem Mankiewiczem, który mówi, że nigdy dotąd nauczyciel nie miał tak dobrze w kontekście szukania wsparcia, właśnie rozwijania siebie, bo dzisiaj mamy sieć i mamy wiele społeczności nauczycielskich, wiele grup, choćby na Facebooku, gdzie tak naprawdę możemy. I mi nie chodzi o zadzierżganie przyjaźni, chociaż ja znam takie przypadki, gdzie rozpoczęło się, że tak powiem, wirtualnie, a stacjonarnie, że tak powiem, w offline się też te relacje rozwijają. Sama mam takie znajomości, sama znam takie osoby, z którymi mogę porozmawiać, więc wyjść można, szukać można, tylko trzeba po prostu chcieć poszukać takich przestrzeni, gdzie no właśnie, być może ktoś nas nie poklepie po ramieniu od razu, ale gdzie popatrzymy, że ktoś też ma ciężko, że ktoś też się boryka z tym dyrektorem, że też nie wszystkim jest łatwo i też razem można poszukać właśnie nowych metod choćby pracy, czy nowych sposobów na lekcje i mieć te, nie chcę powiedzieć namiastka, ale mieć to poczucie wspólnoty, innej grupy, nie szkolnej, ale pozaszkolnej. Tych grup naprawdę jest dzisiaj dużo. Tak, bo tu jeszcze też pojawiła się, Tomku, w Twojej wypowiedzi, też trochę w Twojej, Oktawio, kwestia krytyki, bo to też nie jest tak, że wszyscy teraz wspieramy nauczycieli, tylko rzeczywiście sami nauczyciele też spotykają się często ze sprzecznymi oczekiwaniami ze strony rodziców, z takim poczuciem czasami oczywiście, że nic nie robią, że wysyłają albo za późno, albo za wcześnie, albo za mało, albo za dużo różnych informacji. To na pewno też jest sytuacja, która wpływa na to, jak się czujemy, jak czują się nauczyciele, jak radzić sobie z taką krytyką, no bo też sytuacja wchodzenia dyrektora na lekcje online, szczególnie w przypadku, kiedy nie jest to w jakiś sposób dobrze przeprowadzone, może być też odbierane jako sytuacja bardzo stresująca, jako sytuacja potencjalnej krytyki. Jak sobie radzić z takimi sytuacjami? To już na Tomka się patrzę. Ja myślę, że to w ogóle nie jest coś nowego, że być może to jest bardziej zwasowane, ale że sytuacja to, że nauczyciele są krytykowani z różnych stron, jest czymś, co z jednej strony jest od dawna, czy jest stale, i że taka umiejętność jest bardzo ważna. Z jednej strony, tak jak mówisz o tym, jak ten nauczyciel wchodzi, albo jak ci rodzice są za fotelami naszych uczniów i słuchają, to trochę jestem ciekawy też jakby też naszego podejścia. Czemu nie myślimy o tym, jak to fajnie, że mamy kolejnych uczniów, jak że kolejne osoby mogą czerpać z krynicy moich mądrości. Może ten dyrektor nauczy się czegoś nareszcie z historii, jak do mnie pójdzie na lekcję, że jest taki wątek, wiecie, takiego też takiej własnego poczucia pewności, że ja dobrze robię, tak? Że ja potrafię uczyć, że to ma sens, co ja robię, że moje lekcje mają sens i wtedy być może to nie jest takie ważne, ile osób je ogląda, bo fajnie może nawet, bo oni dzięki temu więcej ludzi korzysta z tego. Nie? I to jest jeden taki aspekt tego, że często mamy poczucie, że my kiepsko pracujemy, nie? Na przykład. I że może wtedy okej, możemy się zastanawiać nad tym, jak sobie radzić z krytyką, ale może warto się do roboty zabrać. Nie? Ale drugi wątek też jest taki, i on jest częstszy, że
że jesteśmy krytykowani ze wszystkich stron i wydaje mi się, że to, co jest najlepszym sposobem, to trochę odetchnąć, zrobić jakiś dystans do tego i zastanowić się, jak ja mam, jak ja o tym myślę. Czy ja myślę, że ja dobrze robię, nie? Czy dla mnie to jest w porządku? I jeżeli dla mnie to jest w porządku, to ja mogę powiedzieć, okej, mogę wysłuchać, ale też to nie jest tak, że ta krytyka w ogóle, że komuś się nie spodobała lekcja czy warsztat, który ja prowadzę, to znaczy, że ja w ogóle jestem do niczego, jestem bez sensu osobą, powinienem, nie wiem, zapaść się pod ziemię i tak dalej. Że po pierwsze zobaczyć, że ta krytyka dotyczy mnie jako osoby, tylko jakiegoś wycinka mojej działalności, konkretnej lekcji, nie? I zobaczyć, co ja o tym myślę, bo być może ja myślę, ja sobie powiem, nie, ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że ta lekcja by była w porządku, a ktoś może mieć inne zdanie, na poziomie faktów mogę o tym rozmawiać, nie? A mogę powiedzieć, no właściwie to ma rację trochę, bo tutaj tego nie przygotowałem, albo to mogłem inaczej zrobić, i że ta krytyka ma sens, mogę nawet się zgodzić, ale to nie znaczy, że jestem złą osobą, i że to znaczy, że jestem beznadziejną nauczycielką, czy beznadziejnym nauczycielem, i nic ze mnie nie będzie. Jakby spróbować nabrać dystansu do tego, co mówią inne osoby i porównać to z moją oceną i wtedy ja mogę coś z tym zrobić. W każdym razie nie przyjmować tego jako w ogóle grom z jasnego nieba, tylko zobaczyć to jako komunikat z drugiej strony. I też ja bym dodała właśnie to, co powiedziałeś, że nawet jeżeli komunikat trudny przychodzi, to nie oznacza, że ja to przyjmuję właśnie ze wszystkimi tymi złymi emocjami. No oczywiście może to dotknąć kogoś, bo też jesteśmy różni, ale przyjrzenie się temu i skonfrontowanie tego, to jest bardzo ważne, bo ja właśnie często widzę, że nauczyciele w momencie takim, gdy dostają trudną informację dla nich, wycofują się, zamykają i jest tak bardzo trudno, więc to jest ważne, co ja też tak czuję, że to jest takie ważne, co powiedziałeś, Tomku, ale jeszcze dodam tego dyrektora do tego wszystkiego, bo tu pojawia się dyrektor jako ten kontrolujący, a ja chcę trochę pokazać tę perspektywę dyrektorską. Ostatnie historie, które słyszę od wielu dyrektorów, że na przykład klasyfikacja, nauczyciel wystawia kilkanaście jedynek na semestr w edukacji zdalnej i właśnie sprawdzić trzeba, co się dzieje na przykład, więc to po to jest ten, ja bym powiedziała, czy kontrola, monitoring. Druga rzecz, pomiędzy marcem a czerwcem wielu nauczycieli w ogóle nie prowadziło żadnych lekcji, więc dyrektorzy też szukają teraz tych swoich narzędzi, czy szukają tych dróg, czy metod, jak sprawdzić, że ta edukacja tak naprawdę ma miejsce, więc my naprawdę mamy różne sytuacje, dyrektor odpowiada za te procesy edukacyjne i często to nie chodzi o to, czy ta lekcja jest naprawdę taka wow, tylko czy ta lekcja w ogóle ma miejsce, czy ten nauczyciel jest obecny. Nie chcę ciągnąć tego wątku, ale proszę mi wierzyć, że jak Polska długa i szeroka, to trudnych sytuacji edukacyjnie też mamy no, dość dużo. No tak, tutaj też przewija się dużo ciekawych rzeczy na czacie. Była mowa o tym, że nie jesteśmy stworzeni do pracy z komputerami, tylko z ludźmi. To też jest no, rzeczywiście może być frustrujące. Padło takie zdanie też, że chociaż jeden zadowolony uczeń czy rodzic tak. To już daje satysfakcję i to jest właśnie też, Tomku, ty mówiłeś tak naprawdę też o sprawczości, tak, że na co mam wpływ i tutaj jeżeli jest jakaś oczywiście taka satysfakcja z pracy, ktoś jest zainteresowany tym, co robimy, to czerpie z tego korzyść, rzeczywiście to może poprawiać, chociaż też no, widać dużo frustracji, takiej ciężkiej pracy, takiego też wielogodzinnego pytania o ładowanie akumulatorów. I trochę może też właśnie w kontekście tej stop klatki, takiego zatrzymania się, chwili oddechu, no to właśnie może ta przerwa, która nadchodzi, może być jednak taką okazją do przyjrzenia się sobie, bo na to też trzeba mieć chwilę przestrzeni, bo jeżeli się pracuje od rana do wieczora, czasami nie znajduje się na to czasu, no bo zaraz będą święta, nowy rok, potem zaraz ferie i tak jak ty mówiłaś, Oktawio, no nie mogą, nie będą to takie święta, czy nowy rok, czy ferie, jakbyśmy sobie wymarzyli, jakbyśmy chcieli mieć co roku, będą trochę inne, no ale też czeka nas dosyć długi czas bez szkoły i pojawia się właśnie pytanie,
może nie z kategorii jak żyć, ale równie ważne, jak wykorzystać dobrze ten czas, jak uniknąć takiej sytuacji, że wracamy do szkoły i po 3 dniach tak naprawdę jesteśmy znowu tak samo zmęczeni, jak byliśmy przedtem i już zapomnieliśmy, że mieliśmy taką długą przerwę. Wraca stres, wraca jakieś załamanie, więc pytanie, tu teraz się patrzę na ciebie, Oktawio, tak zacznę, ciebie wołuję do tablicy. Jak wykorzystać, co zrobić, żeby te całkiem sporo dni wolnych wykorzystać sensownie? Jest tyle wątków, które chciałabym teraz ugryźć z tej twojej wypowiedzi, że może najpierw zacznę od tego jednak, co tego komentarza, który był, że zostaliśmy przygotowani do tego, żeby pracować z ludźmi, nie z komputerami, ale spójrzmy mimo wszystko, że my jesteśmy w momencie kryzysowym i co by było, gdyby tej sieci nie było i tych komputerów, czy my w ogóle byśmy byli w stanie być w jakimkolwiek kontakcie z dzieciakami? To tak zawieszam, nie oczekuję odpowiedzi, tylko że ta technologia dzisiaj pomaga nam po prostu mimo wszystko gdzieś się spotkać, gdzieś pracować. Druga rzecz, taka też ważna, idzie czas przerwy i nie wiem, jakie jest Państwa doświadczenie, ale ja tak patrzę na znajomych nauczycieli i nawet jak były ferie, czy właśnie okres około świąteczny w takim zwyczajnym roku, takim normalnym, to ja miałam wrażenie, że my nauczyciele nie potrafimy się zatrzymać i odpocząć, bo my mamy zawsze zaległe prace, mówię jako polonistka była, zawsze zaległe prace, prace, które już chcę zrobić i to planowanie, ta głowa po prostu, że tak powiem, ciągle jest włączona i obawiam się, że nawet teraz, kiedy ta przerwa będzie dłuższa, to właśnie jednak może być takie ryzyko, że my tej głowy nie wyłączymy, że my po prostu nie odpoczniemy. Więc zachęcałabym do tego, żeby zaplanować, to Tomek mówił, że to planowanie jest ważne, ale też takie realistyczne i małe. Zaplanować sobie tak, że zaplanować sobie taką przestrzeń dla siebie, czyli czas na jakąś pasję, na jakieś hobby, na jakieś spacery. Założyć sobie, ja na przykład zrobiłam tak, że codziennie, dzisiaj nawet przed przerwą, codziennie po prostu przynajmniej półgodzinny spacer, czy to przy domu, czy trochę dalej, on musi być. Wali się, pali, muszę wyjść. I powiem tak, że już teraz chyba mam taki drugi miesiąc praktykowania i kiedy dzisiaj nie mogłam wyjść z domu, to ja byłam normalnie zła, że to się nie dzieje, więc założyć sobie takie drobne rzeczy. Kolejna sprawa, przymierzyć się do świąt. Święta też będą inne, tak jak Gosiu powiedziałaś, ale zaplanować, do kogo zadzwonimy. Być może komuś możemy wysłać prezent kurierem wcześniej, żeby nie czekać na ostatnią chwilę. Być może warto z rodziną, z którą mieszkamy, zaplanować, co ugotujemy, jakie potrawy, może coś nowego. Ja na przykład też tak zrobiłam, my z synem zaplanowaliśmy co innego w tym roku właśnie w tych nowych okolicznościach tutaj zrobimy. I też może gdzieś pod koniec tej przerwy mimo wszystko pomyśleć o tym, jak do tych uczniów wrócić, bo jeszcze co chcę zasygnalizować już na koniec tej mojej długiej wypowiedzi, że pamiętajmy, że powrót do edukacji zdalnej po tej dłuższej przerwie, on będzie kolejną zmianą, a już w ogóle za chwilę będzie nas czekał powrót pewnie do edukacji stacjonarnej i to będzie kolejne tąpnięcie, bo to nie będzie powrót taki, jak my sobie pewnie marzymy. Więc ładujmy te akumulatory, dbajmy o te drobne rzeczy, żeby ten nawyk właśnie wyjścia na dwór, dbałości o siebie wszedł nam w krew i nie był tylko na ten czas przerwy. To ciekawe, Oktawio, co powiedziałaś o tym wychodzeniu codziennie na spacer, bo ja myślę, że to, co pomaga ludziom, to, że się umawiamy sami z sobą, że codziennie, że regularnie coś będziemy robili i to robimy bez względu na to, czy nam się chce, czy nam się nie chce, jaka jest pogoda albo coś tam, tak? Czy gdybym ja zaczął zastanawiać się, czy ja naprawdę właściwie chcę, aczkolwiek jednakże azalisz, to za chwilkę dojdę do wniosku, że mi się na bank nie chce, nie? Że już 18. Tak, dokładnie. Inteligentni ludzie zawsze sobie znajdą super racjonalizację, żeby czegoś nie zrobić. Ale taka umowa i realizacja tego jest tutaj ważna i że chociaż czasami mi się nie chce i myślę, ja pierdzielę, po co ja to robię właściwie, to po jakimś czasie mam poczucie, że jednak to miało sens, że to mi daje radość, mam zadowolenie z tego, że się umówiłem sam z sobą i coś robię, to jest ważne, nie? Druga rzecz jest ważna dla wielu ludzi, poranki są bardzo ważne i czasami to strukturalizowanie poranków, tego co ja robię od początku, od rana, przez pierwsze 2 godziny powoduje, że to mi daje napęd na cały dzień. A jak od rana jestem taki trochę rozlazły i mi się nie chce i pozwalam sobie na to,
nie, to potem już właściwie coraz trudniej mi się zmobilizować. Oczywiście ludzie mają inaczej, ale z mojego doświadczenia dla wielu ludzi takie strukturalizowanie poranków i robienie różnych rzeczy, na których sam się z sobą umawiam, daje energię, daje radość, pozwala potem ten cały dzień sensownie przeżyć. To, co jeszcze chcę powiedzieć, co będzie może trochę negatywne, ale że chcę powiedzieć o takich pozornych rzeczach, które pozornie sprawiają, że się czujemy, że odpoczywamy, na przykład, nie wiem, różnego rodzaju gry. Tak, rozmawiałem niedawno z kimś, co gra w kawiarnie i w ogóle kilka godzin dziennie potrafi grać w kawiarnie. Nie wiem, na czym to polega. No też nie. Mam nadzieję, że się nie dowiem nigdy, szczerze mówiąc. Natomiast to jest coś takiego, że niby robię coś dla siebie, że niby odkładam różne trudne rzeczy i niby odpoczywam. Ale tak naprawdę po tych kilku godzinach mam poczucie, że nic nie zrobiłem, mam pretensje do siebie, jestem świadomy tego, że to jest ucieczka, a nie rozwiązywanie. To jest takie pozorne dbanie o siebie. Więc z jednej strony dbajmy o siebie i szukajmy różnych sposobów, które naprawdę dają nam energię, które powodują, że naprawdę odpoczywamy, ale uważajmy na te pozorne, ruchy, które tak naprawdę bardziej nas osłabiają, niż dają siłę. Bo ja może też nawiążę do tego, co się na czacie pojawia, się kilka rzeczywiście takich dosyć ważnych rzeczy, bo jest pytanie o zmęczenie fizyczne, tak? I tak się zastanawiam, rzeczywiście pracujemy cały dzień, nauczyciele też mają dzieci, które też są w edukacji zdalnej, mają rodziców czy starsze osoby w rodzinie, którymi muszą się zajmować i tak naprawdę po całym dniu pracy, tu jest napisane 15-16, robi się ciemno, to prawda, palenie w kominkach, gdzieś tam już to powietrze nie jest takie, a tak się za bardzo nie chce wychodzić i tak sobie myślę, że do tego całego zmęczenia, do tego wszystkiego dojdzie jeszcze wyrzut sumienia, że nie dbam o siebie, bo przecież zaplanowałam, więc jeszcze oprócz tego mam wyrzut sumienia, że zaplanowałam dzisiaj wyjść na spacer i nie wyszłam. Tu się pojawia pytanie, jak sobie z tym radzić, bo kwestia tej systematyczności, kwestia sprawczości, kwestia umawiania się ze sobą, to jednak wymaga trochę pracy. I to jeszcze te dwie kwestie mi się pojawiły w rozmowach z naszymi dyrektorami właśnie, dyrektorzy, którzy też nie są tacy źli, też martwią się o swoich nauczycieli. My współpracujemy dużo z dyrektorami, oni bardzo dobrze mówią o nauczycielach, bardzo się o nich martwią, starają się dużo rzeczy robić. Podkreślają, że nauczyciel, jeżeli chodzi o dobrostan ucznia, jest w stanie naprawdę zrobić dużo. Poświęci swój czas, poświęci swoją energię, ale kiedy przychodzi do dbania o siebie, to już się to wydaje mniej ważne. Ale też takie pytanie podstawowe, czy ja nie dbając w ogóle o siebie, o swoje potrzeby, będę tak naprawdę w stanie dbać o ucznia? To takie mi się pojawiły te wątki, też w nawiązaniu do tego, co piszecie Państwo na czacie. Znaczy, to jest na pewno trudne właśnie, jeżeli trudno, późno kończymy lekcję, ale z drugiej strony nie muszę iść na spacer, to już wycofam się teraz ze spaceru, ale to, co Tomek powiedział, mogę rano po prostu wstać wcześniej i zrobić sobie rozciąganie takie porządne, że tak powiem, swojego ciała, tak? Mogę pić mniej kawy i przestawić się na przykład, nie wiem, ja piję dużo naparów teraz takich różnych ziołowych typu rumianek, lipa z imbirem. Słuchajcie, mamy teraz takie możliwości sprawdzenia, co dodaje, że tak powiem, energii nie obciąża. Ja walczę na przykład z moim nadmiernym piciem kawy, to się przyznam, bo to też mnie wykańcza gdzieś tam. Więc to jest też bardzo ważne. Teraz tak, nie mogę wyjść, to ja już wiem, że jak dzisiaj zakończymy, czy ten webinar, czy jeszcze jedno spotkanie, to ja po prostu mam książkę, mam rytuał przed snem, że muszę przeczytać po prostu rozdział. Czasami się zmuszam. Ale po to też, żeby oderwać myśli znowu, żeby tej gonitwy myśli mieć, tylko żeby się wyciszyć. Przed snem komórka daleko, już pół godziny przed pójściem do łóżka, ja zawsze mam tryb samolotowy, więc odrzucenie też tych wszystkich takich rozpraszaczy. Teraz co jeszcze ważnego jest? Owszem, lekcje kończymy 15-16, mamy swoje dzieci, każdy z nas ma to swoje życie, o które musi się gdzieś zatroszyć. Te sytuacje są często bardzo trudne dzisiaj, ale ważne też jest to, żeby tak zaplanować sobie ten tydzień, żeby faktycznie kończyć o tej 16 i już później nie zajmować się, zamknąć temat szkoła. Ostatnio jedna dyrektorka, chociaż ja nie jestem zwolenniczką mundurków, powiedziała mi, że w jej społeczności pomaga to, że te dzieci są w tych mundurkach i one wiedzą, kiedy jest lekcja, a kiedy jest później życie, że tak powiem. Więc nie mamy tego mundurka, ale zróbmy sobie taki jasny podział. Tu jest praca, tu jest moje życie. To też pomaga. I ja myślę sobie tak, byle do stycznia, będzie jaśniej,
będzie nam łatwiej, więc miejmy w sobie taką właśnie jakąś nadzieję też taką dużą, że to za moment minie. No już od 21 grudnia chyba dzień dłuższy. Tak, ale ja już tak o styczniu już wiesz. I jeszcze tutaj było pytanie, przepraszam, bo taki mam może monolog teraz, ale tutaj było co robić podczas 10-minutowych przerw. Wstać, odejść od komputera, rozciągnąć się, przejść się po mieszkaniu, a przede wszystkim przekonać dyrektora, że lekcje powinny trwać 30 minut, a nie 45. Jesteśmy naprawdę dorośli, mówmy o tym. Zresztą można już dzisiaj znaleźć wiele publikacji i wiele szkół to robi, więc też spróbujmy przeforsować to. Ja już tak, daj Boże, buntowniczo, ale tak czuję. To wymaga wysiłku trochę na początku, żeby wstać i zająć się czymś innym, nie? I tutaj każdy z nas te decyzje podejmuje i tu nie ma dobrego sposobu na to, żeby powiedzieć zrób tak, a na pewno wstaniesz od komputera. Natomiast no, warto, myślę, warto to sprawdzić, warto czasami tylko raz, że to jest trochę po naszej stronie. Warto może porozmawiać o tym z innymi, co wy robicie w czasie przerwy, jaki jest wasz sposób na to, nie? Być może umówić się na to, że właśnie w czasie przerwy będziemy rozmawiać z kimś po to, żeby nie patrzeć w komputer i nie czytać tych wiadomości po raz kolejny, że od ostatniej lekcji niewiele się zmieniło, nie? Ale żeby jakby szukać różnego rodzaju sposobów, nie? Być może dzwonić, pomagać sobie nawzajem. Tutaj nie ma jednego łatwego rozwiązania, które wszystkim pomoże, ale nawet drobne ruchy, nawet jedna przerwa w ciągu dnia może spowodować, że będzie trochę lepiej. Dodam jeszcze tylko do tego właśnie, bo tak sobie też przypomniałam teraz pomysły, bo duże korporacje też się mierzą z tym problemem, pomimo tego, że to nie są zawody takie narażone na tak duży stres jak nauczyciele, to też wypalenie, znużenie, zmęczenie też ich dotyka. Picie wody dużo więcej niż zazwyczaj potrzebne, to co mówiłam o tym ruchu, ale też są, pokazuje się ćwiczenia, które można robić, promuje się teraz przy stole, przy że tak powiem, tym fotelu, na którym siedzimy, więc też warto sobie naprawdę tego poszukać. I jeszcze jedno. Jeżeli mamy ten tydzień tak trudny, to zadbajmy, żeby weekend, przynajmniej jeden dzień, był naprawdę wolny, ale w takim sensie, że też nie nadganiamy potem spraw domowych, tylko my, szczególnie kobiety, dzielimy się tymi obowiązkami z całą swoją rodziną i że jak raz nie wyprasujemy góry prania, czy nie ugotujemy obiadu na cały tydzień, to naprawdę może świat się nie zawali. Warto, żeby po prostu włączać wszystkich ze swojej rodziny do tych obowiązków. Bo też nauczymy samodzielności większej i myślę, że też podzielimy się tymi obowiązkami. Ja powiem może na to, co pan... Tak? Tutaj ja tylko powiem, że się pojawiają pomysły na czacie właśnie na sprawdzenie. Mira pisze, że ale na przerwach szybko odkurzam, myję podłogi, ruszam się w ramach sprawdzania. To ja tylko jeszcze powiem, Oktawio, bo ty mówiłaś też, to akurat nie dzisiaj, ale w innych swoich... też w prezentacjach mówiłaś o tym, o znaczeniu stylu życia, tak jak to wpływa na nasz dobrostan i generalnie właśnie gdzieś tam jest taki determinizm w tym wszystkim widziany, a tak naprawdę z tego, co ty pokazywałaś, z tego, co analizowałaś badania, rzeczywiście ten styl życia ma dominujący wpływ. Znaczy ja powiem szczerze, że byłam w szoku, że zgłębiając temat dobrostanu i w ogóle też rozmawiając z moim synem, który studiuje psychologię, akurat psychologię zdrowia teraz ma na studiach, pokazał mi właśnie takie badanie, które mówi o tym, że do 50% wpływu na nasze zdrowie ma właśnie styl życia, czyli to, o czym mówimy teraz, wysypianie się, radzenie sobie ze stresem, jedzenie, szczególnie ważne, to nawadnianie się i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię sobie, dlaczego my tego w szkołach nie uczymy, dlaczego my tego nie praktykujemy, więc to są badania i dla mnie to było takie otrzeźwiające. Myślę sobie, matko, nie wiedziałam, że to ma aż tak duży wpływ, nie geny właśnie, tylko to, jak my żyjemy, jak my dbamy o siebie i nawet nie profilaktyka, bo to jest też jakiś taki chyba tam 10 do 15%, tylko to, jak my dbamy o siebie. I wracam do tego, o czym mówiłam na początku, że jeżeli my o siebie nie zadbamy, jeżeli my nie wygospodarujemy chwili dla siebie, i nie unormujemy tego wszystkiego. I to nie chodzi, że od razu, bo to od razu to jest chyba, myślę, że bardzo trudne do zrobienia, ale nikt tego za nas nie zrobi. A drobne rzeczy, i tak widzę, że coraz więcej osób, z którymi gdzieś rozmawiam, zaczyna te drobne rzeczy wprowadzać do swojego rytmu i to daje też dużo, dużo takiej radości i znowu skuteczności i sprawstwa, więc można. Pojawia się, że woda jest też to życie, także poparcie. Tak. Tak.
Przepraszam, to ja ci przerwałam. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ja chciałem z jednej strony nawiązać do tego, co pani Irena napisała, czy jeżeli dla niej wolny dzień, ona lubi poranek ślamazarny i wolny, czy to jest źle, czy dobrze. To ja bardziej chcę powiedzieć o tym, że my mówimy różne rzeczy, które z naszego doświadczenia często działają, ale tak naprawdę każdy z nas najlepiej zna siebie i każdy z nas wie najlepiej, co mu daje siłę, a co go osłabia, co powoduje, że ma więcej energii, lepiej się czuje, a co go gorzej. I w tych wszystkich, w tym wysypie rad, które te teraz są i dobrych pomysłów, warto znaleźć coś, co jest moje, co mi pasuje i być może właśnie nie spacer, ale stanie na głowie, albo cokolwiek. Odkurzanie. Albo orbitrek, albo odkurzanie. Że to są te sposoby, które mi pomagają. Nie? Odnośnie tego, co ty mówiłaś też o Oktawie, ja sobie myślę, że o kobietach, że w takiej naszej polskiej tradycji, szczególnie kobietom jest trudno zadbać o siebie. Że często myślą najpierw zadbam o kogoś tam, o dzieci, o męża, a jak wystarczy trochę czasu, to dla mnie, a często tego czasu dla mnie nie wystarcza. I że wydaje mi się, że to jest coś, co możemy przełamać, co ten czas może pokazać, że warto zadbać o siebie i że jak ja dbam o siebie, równocześnie uczę też moje dzieci dbać o siebie. I dbać o siebie, co nie polega na tym, że czekam, aż mama za mnie wszystko zrobi, tylko dbam o siebie znaczy w ten sposób, że też konfrontuję się z czymś, z odmową tego i że ono musi samo zrobić, co na początku może być frustrujące trochę, nie? Ale tak naprawdę świat zyskuje, jak my dbamy o siebie. Tak? Jest taka kolegera mojego nauczyciela psychoterapii, zadbaj o siebie, daj światu odpocząć. I to jest trochę coś takiego, że taka decyzja o tym, że ja dbam o siebie, wiecie co, może spowodować frustrację ludzi w otoczeniu, tak? Jak nauczyciel zdecyduje o tym, że on, nie wiem, po 20 nie odpowiada na maile rodziców, to na bank część rodziców będzie miała pretensje do niego. To jak śmie, dlaczego i tak dalej, ale tak naprawdę to ma sens. I też ludzie, jak my stawiamy granice i pokazujemy, że to jest dbanie o siebie, ludzie wtedy uczą się bardziej szanować nas. Że jak my nie mamy tych granic, to wtedy ludzie łatwiej nas wykorzystują, bo tego nie widzą. Więc taka decyzja na wokół tego, że będę dbała, czy dbał o siebie bardziej, że zobaczę, co mi służy, że zdecyduje się pójść za tym, może być trudna, czasami w życiu niektórych rewolucyjna, ale myślę, że ona raczej przyniesie dobre efekty niż złe. Tylko warto wytrwać i się nie zrażać, jak jest początek burzliwy. Czasami warto to robić, czasami tak. Warto to robić z kimś, warto tak. To przegadać, nie? Tak. Warto to mówić o tym. Czasami może tak być, że otoczeniu jest wygodnie, że my o siebie nie dbamy, tak? To też rzeczywiście, tak jak ty mówisz, wymaga też zmian pewnych, przyjęcia na siebie pewnych rzeczy od innych osób, które może niekoniecznie będą tym pomysłem zachwycone. Ja się tu roześmiałam, bo tu padła taka propozycja dla was, wyzwanie. Mam teraz remont, zdalną naukę, co radzicie? To już się trochę pojawiło komentarzy, no więc szanowni eksperci, co robicie? Remont, nauka zdalna, co zrobić? Ale tu się pojawił taki piękny komentarz, żeby właśnie tak. Marzyć o tym, tutaj pani Ela, Beatko, snuj plany na przyszłość, sprzątanie tak. Po remoncie. Tak. No mamy takie trudne sytuacje i to chyba takie właśnie no, najciekawsze, pomyśleć, pomarzyć o tym, co będzie. Znaczy, to są różne sposoby. Można jeszcze sobie dołożyć studia jakieś podyplomowe na przykład i jeszcze coś i wtedy o tym, że mam tylko remont i zdalne nauczanie, będzie jejku, jaki to był fajny czas. Nie? Tak, metoda rabina tak, z kozą, tak, to idziesz tak, no zawsze skuteczna, to prawda, jak później jest ulga. Bo to właśnie też mówicie o tym, że czekać na ten lepszy czas, no bo jest też przerwa. Przerwa się kończy i teraz takie pytanie, jak przygotować się w trakcie tej przerwy, żeby rzeczywiście ją dobrze się przygotować na to, co po przerwie, no bo niestety jakbyśmy nie chcieli, ale wolne się skończy, czy jakoś myśleć o uczniach, jak siebie do tego przygotować,
Jak na to patrzysz, Oktawio? Co byś poradziła? Znaczy ja myślę w ogóle, żeby też pomyśleć jeszcze przed przerwą, jeżeli mamy swoją klasę wychowawczą, o tym, jak my na te święta, jak my się żegnamy przed tymi świętami, pomyśleć też o takich rzeczach, które do naszych relacji z młodymi ludźmi wniosą też coś pozytywnego, takiego magicznego. Naprawdę tych pomysłów jest wiele. Też widzę, że nauczyciele robią kartki, różne takie interaktywne, świąteczne na przykład, czy gdzieś spotykają się online, organizując takie dedykowane mikołajki na przykład. No już taki w klimat świąt po prostu wchodzą, czy śpiewają razem ze sobą. I teraz, żeby też rozejść się na tę przerwę w taki, powiedziałabym, pozytywny i taki spokojny sposób, ale też myślę, że ważne jest to, żeby uczniowie wiedzieli, że w razie czego mogą też gdzieś nas w jakiejś przestrzeni spotkać. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy byli zalani masą informacji, ale ważne jest też to, żeby młody człowiek wiedział, że gdzieś w razie czego może uzyskać jakąś pomoc. Mówię to z doświadczenia rozmów takich ostatnio z dyrektorami, którzy mówią, że na przykład mają dużo dzieci dotkniętych przemocą w domu, dla których ten czas na przykład może być trudny, więc tutaj też gdzieś ten temat kładę. Ale to jest i kolejna rzecz. Wiem, że w wielu szkołach nauczyciele szykują się już do spotkań swoich wspólnych właśnie pod koniec tego dłuższego wolnego, po to, żeby zaplanować powrót, żeby znowu nie być zaskoczonym, no bo to będzie zaskoczenie, po tak długiej przerwie powrót, ono znowu może być trudny, tak jak mówiłam wcześniej, więc spotkanie i nawet wiem, że w reżimie sanitarnym, że nie wszystko jest online, że czasami po prostu spotykają się nauczyciele ze sobą, planują te spotkania, żeby po prostu zaplanować, co robią dalej, jak sobie pomagają. Myślę, że w styczniu też będziemy wiedzieli więcej, czy powrót będzie częściowy, czy go nie będzie, ale żeby nie zostawiać tego do tego dnia, do poniedziałku po tych feriach i po prostu wracam i bo potem będzie myślę, że bardzo trudno. Więc żeby też być w kontakcie ze sobą, żeby się dobrze przygotować. Dobrze, czyli być ze sobą w relacji, bo nie wiem, cokolwiek dobrze znaczy w tym momencie. Pani Agnieszka właśnie też pisze o tym, że ma takie doświadczenie już 5-letnie, że jakkolwiek cudownie w czasie wakacji nie odpocznie czy przerwy, no to te akumulatory się szybko kończą. To jeszcze tylko dodam, że my powinniśmy być takimi długodystansowcami. My jesteśmy w maratonie i teraz, znaczy my bierzemy udział w maratonie i to właśnie, o czym my dzisiaj mówimy cały czas, że o tych takich codziennych, drobnych praktykach, że my potrzebujemy tego ładowania baterii nie od czasu do czasu, kiedy będzie długa przerwa, tylko no właśnie, jak ja dzisiaj dbam o siebie, co mi jest dzisiaj potrzebne, czy ja się dobrze czuję, czy nie wiem, boli mnie głowa, czy czuję zmęczenie, więc ja bym patrzyła na cały ten proces i w ogóle, nie tylko w czasie pandemii, chociaż dzisiaj być może to nam pokazuje więcej, ale w ogóle, żebyśmy w tej pracy planowali bycie długodystansowcami, bo wtedy będzie być może łatwiej się nie wypalić. Ja też tak myślę, że czasami to problem jest z jakby my często potrafimy odpoczywać, potrafimy dobrze się bawić w czasie przerwy, co jest niezwykle ważną sprawą w ogóle. Tak? Tutaj był taki wątek na początku, że się wstydzimy tego, że pijemy alkohol albo coś tam. Nie? Jakby ja jako terapeuta uzależnień, uważam, że nie ma, że jeżeli robimy to, nie robimy tego w destrukcyjny sposób, to nie ma się czego wstydzić. Natomiast, że czasami ta energia wycieka w takich codziennych sprawach i często to, co jest ważne, tak jak ty mówiłeś, Oktawia, jakby zbudować sobie takie codzienne plany w czasie pracy albo takie tygodniowe, w których powodujemy, że te baterie nie wyczerpują się, nie? Że je doładowujemy, że o nie dbamy. Tak? I że, bo ja myślę, że to jest taka umiejętność, która jest straszliwie ważna dla nas jako dla nauczycieli, bo ta praca jest straszliwie trudna tak naprawdę, wywołuje bardzo dużo trudnych emocji, jest bardzo stresogenna, jesteśmy ciągle narażeni na krytykę, nie? Ciągle na oglądanie właściwie, że to jest strasznie trudna sprawa. A teraz jeszcze bardziej. I że nikt nas tego nie uczył, jak zadbać o siebie, jak dbać o swoje emocje i że często na własnych porażkach i uczymy się tego na własnych bólach, nie? I że być może to też jest okazja do tego, też dlatego o tym rozmawiamy, że może warto się nauczyć wcześniej, zanim będę miał kryzys, zanim będę wypalona, tak? Że może zadbać o to wcześniej, nauczyć się różnych rzeczy wcześniej, po to, żeby do tego nie dopuścić, tak? Żeby być zadowoloną, dojrzałą nauczycielką, która cieszy się, że jeszcze tyle lat nauczania przed nią.
To jeszcze dodam do tego, że mi się ta metafora, Gosiu, o której ty mówiłaś, jak zaczęłyśmy rozmawiać w ogóle o temacie dobrostanu, że wiele osób myśli, że to jest tak, że właśnie rzucam wszystko, ten dobrostan, tak, jadę na 5 lat do Tybetu. Tutaj też ktoś skomentował, że już ma tak dosyć, że pojedzie w Bieszczady. Bieszczady się bardziej w roli właśnie Tybetu do tego momentu, pojawiają w komentarzach. Tak, te Bieszczady tutaj się przewijają. To właśnie nie o to chodzi, żeby rzucać, żeby tak, wydaje mi się, trochę kompulsywnie, chociaż czasem ten odpoczynek też jest potrzebny, taki rok przerwy. Myślę sobie, kiedyś się dziwiłam, jak można, a dzisiaj sama bym chętnie tak chyba przez rok nie popracowała, być może. Ale do czego zmierzam? Jeszcze z takich rzeczy pracy nad nawykami. Kiedyś przez 14 tygodni brałam udział w takiej, dostawałam pracę domową, powiedzmy sobie, raz na tydzień, trwało to 14 tygodni. I częścią tego procesu było właśnie to, że na przykład przez tydzień miałam codziennie zaplanować przynajmniej godzinę dla siebie, a potem wieczorem sobie zapisać, jak ja się z tym czułam, bo ja w ogóle nie potrafiłam odpoczywać. I powiem wam, że pod koniec tygodnia ja już się czułam super. Już nie miałam tych wyrzutów poniedziałkowych. Pierwszy nawyk. Drugi, żeby się przyjrzeć temu, gdzie ja mogę w ciągu dnia po prostu znaleźć ten czas dla siebie. I jak ja się znowu z tym czuję, że ja sobie ten czas zaplanowałam. Potem ta wdzięczność, o której też dzisiaj Tomek wcześniej bodajże mówił, żeby zapisać sobie wieczorem, nawet przez tydzień też, za co jestem sobie wdzięczna, budowanie tej pewności siebie, to dawanie sobie tej przestrzeni, że ja mam prawo odpocząć. Dla mnie już dzisiaj może nie jest szokujące, bo ja sama tego doświadczałam, że właśnie nauczyciele mówią, Boże, ja mogę odpocząć właśnie, to ja mogę wieczorem nie pracować, nie być właśnie wiecznie w blokach startowych, że to jest takie uwalniające, jak ktoś powie właśnie, nie musisz, możesz odpocząć. I naprawdę my mamy prawo po prostu odpoczywać. Mamy prawo nawet mieć lenia od czasu do czasu i się obijać po prostu i chodzić w piżamie po domu. I tak myślę. I to jest ważne, żebyśmy nie byli tacy chyba perfekt ciągle i korekt, ale znowu nawyki, drobne rzeczy i przyzwolenie dla samego siebie, to tak z mojej perspektywy. Nie wiem, Tomku, czy się ze mną zgodzisz? Generalnie z tym zgadzamy, Tania. Natomiast mnie chodzi po głowie ostatnio, ktoś mi przypomniał taki cytat z De Barbaro. Tyle wymagań, ile czułości. Jakoś to mi strasznie, strasznie pasuje. Też w tym kontekście, nie? Na ile my mamy dla siebie samych tyle czułości, ile wymagamy od siebie. I że to zadbanie o siebie, ta czułość właśnie, to pozwolenie sobie na to, żeby, nie wiem, być słabym i zrozumienie tego i pozwolenie sobie na to, żeby robić różne rzeczy tylko dla siebie, jest bardzo ważna i że ten znalezienie tego balansu, tak, tego balansu między dbaniem o siebie a wymaganiem od siebie jest straszliwie ważne i że tak jak wielu rzeczy można się tego nauczyć, że to czasami nie jest łatwe, że to czasami wymaga zmiany nawyków, że to czasami wymaga przemyślenia w ogóle, czemu ja tak źle siebie traktuję, skąd we mnie takie nawalanie siebie w głowie i taka łatwość do tego, żebym źle o sobie myślał, a z kolei jak mam o sobie myśleć dobrze, to na 10 sposobów oglądam, żeby na pewno, nie? Żeby nauczyć się to inaczej siebie traktować, inaczej z sobą być. I to często nie potrzeba żadnych wielkich terapii, tylko po prostu decyzji, regularnych działań, prób, przegadania tego z kimś, nie? Zobaczenie, kogo znam takiego, kto jest dla mnie wzorem w takim właśnie dbaniu o swój dobrostan i pomyśleniu, jak ona czy jak on to robi, że tak ma i co ja od niego czy od niej mogę wziąć. Nie? Że tutaj często takie proste ruchy powodują, że nam jest łatwiej potem. Ja myślę, że właśnie też sobie zanotowałam, trochę się przejawiało też na czacie, że ważne jest też tak, danie sobie czasu na nauczenie się tego. To jest to, co ty, Tomku, mówiłeś, że nie można wymagać, że nie wiem, ktoś obejrzy webinar, idzie, już umie, a jak nie umie, to jest w ogóle beznadziejny. Ale też myślę, że trzeba też trochę sprawdzić, bo ty powiedziałeś, że każdy z nas wie, co na nas działa, a może to też być trochę kwestia, na kogoś działa spacer, na kogoś działa książka, więc można popróbować tych różnych rzeczy i poszukać, co na mnie działa, tak? Też tak średnio wierzę, Oktawio, że wytrzymałabyś rok bez pracy, jakoś tak nie wiem, ale zawsze można spróbować, możemy się założyć.
Też wracam do tego, co było w czacie. Była mowa o tym, że czasami kryzys, tu pani Agnieszka napisała, że czasami kryzys po prostu zmusza nas do refleksji. I też tak myśleliśmy wcześniej o tym, żeby powiedzieć, jakie, może złe słowo, szanse, ale jednak jaka ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, trochę wyrównuje szanse i dostęp do różnych rzeczy, zarówno osób z małych szkół, z małych ośrodków, z dużych miast, bo tak naprawdę mamy wiele rzeczy na wyciągnięcie ręki. To jest to, co ty mówiłaś, Oktawia, na początku, że jest ogromny wysyp chociażby takich webinarów jak nasz, który możemy po prostu obejrzeć. Nie musimy jechać do Warszawy czy do Gdańska, żeby być na jakiejś konferencji. Też możemy sami się pokazać. Może też warto o tym tak patrzeć, tak, że to jest jakaś dla nas możliwość nowa. To znaczy się, ja zgadzam się z twierdzeniem tych osób, które właśnie mówią, że kryzys może być szansą, że to od nas tak naprawdę zależy. I patrzę na to, że to i w edukacji, i w innych branżach, bo no, też ze znajomymi rozmawiam, którzy robią różne rzeczy i mówią, Boże, jakie to było trudne na początku, ale zaczęliśmy szukać, zaczęliśmy przyglądać się temu, jak możemy po prostu inaczej pracować. Więc ja wierzę w to, że mimo wszystko szansa. Tylko druga kwestia jest też taka, czy my potrafimy, to o czym mówiłam już wcześniej, czy my potrafimy teraz tak się zatrzymać i faktycznie spojrzeć na te zmiany, czy możemy też, czy jesteśmy w stanie przyjrzeć się temu, co ta sytuacja nam dała. Są nauczyciele, którzy mówią, że na przykład właśnie w edukacji, to co Tomek powiedział, w edukacji zdalnej mogą więcej rzeczy, z wieloma rzeczami poeksperymentować. Są dyrektorzy, którzy mówią, że dzięki edukacji zdalnej do tej pracy, nawet po powrocie, w tej pracy pozostaną aspekty niektóre cyfrowe, bo sprawiają, że oszczędza się czas, że nie trzeba dojeżdżać do szkoły na niektóre spotkania. Oczywiście nie wszystko będzie przeniesione, ale niektóre elementy będą. Są nauczyciele, którzy mówią, że nagle nauczyli się właśnie po pierwsze radzić z technologią, po drugie planować, po trzecie tworzyć projekty z innymi. Są i tacy, którzy mówią, że pokój nauczycielski, ten wirtualny, stał się takim życzliwym miejscem właśnie wsparcia. Więc tak naprawdę tych, myślę sobie, że tych trudnych przypadków jest pewnie trochę, ale też tych pozytywnych jest no nie mniej, być może nawet więcej, tylko zależy, jaką perspektywę też sobie tutaj nałożymy. I to, co ty powiedziałaś, edukacja teraz w ogóle stała się takim doświadczeniem na wyciągnięcie ręki. Teraz nawet ja mam też takie doświadczenie, że można prowadzić zajęcia dla grupy właśnie dzisiaj nawet spod hala. Ja nie musiałam jechać 7 godzin. Wiadomo, że wolałabym się spotkać w realu, tak? Bo to jest inna energia. Ale pewne rzeczy można zrobić zdalnie, w pewnych rzeczach można wziąć udział i to jest doświadczenie też tych mniejszych środowisk, gdzie właśnie, no właśnie, nie trzeba jechać, nie trzeba płacić, nie trzeba po prostu spędzić Bóg wielu godzin właśnie za kółkiem samochodu, za kierownicą czy po prostu w pociągu. Więc jest tutaj troszeczkę tych plusów. Ja też doceniam te plusy. Ja dużo pracuję z pedagogami, psychologami szkolnymi. Na przykład to, że możemy robić teraz superwizję online ludzi z całej Polski, to jest ważne i że czasami w małych miejscowościach trudno jest mówić o niektórych rzeczach, ponieważ obawiam się, że ktoś to usłyszy i coś tam. A jak teraz jestem jedna z województwa całego, to łatwiej mi też mówić o różnych sprawach. Nie? W związku z czym to jest tak, że to oczywiście ma swoje zalety. Ja bym jeszcze wrócił, bo strasznie było ważne to, co któraś z was powiedziała, o tym, żeby jakby zrozumieć czy przygotować się na to, że zmiana zachowania wymaga czasu. To jest często w drugą stronę, jak my rozmawiamy z nauczycielami na temat jakichś uczniów, to część w ogóle z nas dorosłych ma taką zadziwiającą wiarę zawsze dla mnie, że jak już powiem coś uczniowi, jak on ma zrobić, to on to zrobi i wtedy będzie dobrze. Jak chciałbym bardzo, żeby tak było. Potrafić tak mu mówić, nie? Ale że tak naprawdę zmiana zachowania, szczególnie które mamy, nie wiem, od 15 lat, nawyku, który mamy od 15 lat, to nie jest tak, że to i go nie ma. To wymaga czasu, wysiłku, regularności i to nie jest takie proste, ale jeżeli zgodzimy się na to i będziemy próbowali, nie będziemy się wycofywali łatwo, bo raz mi się nie udało, nie, bo się umówiłam na spacer, ale raz nie poszłam, to już w ogóle jestem bez sensu, zawsze byłam niekonsekwentna, już nie muszę wychodzić, a ja nie, tylko następnego dnia
pójdę znowu, tak? I nie będę rozpaczała, że wczoraj nie poszłam, tylko będę się cieszyła z tego, jak jest fajnie, nie? Że takie zachowania i takie trzymanie tego, wydaje mi się, że ma znaczenie i pomaga w zmianie. Ja dodałabym jeszcze do tego, że w tym całym procesie takiej adaptacji, ale takiej adaptacji rozumianej właśnie jako takiej sprawczej, ważne jest właśnie uzmysłowienie sobie tego procesu uczenia się. I to nie musi być wcale uczenie się właśnie studiowanie podyplomowo. To może być równie dobrze powrót właśnie do pasji, czyli szydełkowania, bo tych pomysłów też, tak jak słyszę wśród znajomych, jest po prostu tak dużo. Czy nawet właśnie spotkania jakiegoś klubu podróżników online, którzy teraz snują te wizje, wiecie, na 2021, gdzie pojadą i czego nie zrobią, czy nawet wspólnego gotowania. Teraz patrzyłam, że znajoma, która prowadzi fundację, gdzie dzieci z reguły gotowały stacjonarnie, gotują z dorosłymi, słuchajcie, online i tak samo wychodzi, tylko we własnej kuchni. No nie ma tej tkanki takiej społecznej, może wiecie, tego namacalnego człowieka. I to badacze mówią o tym, że to uczenie się i ta świadomość tego, że rozwijamy swoją kreatywność, to też wspomaga naszą odporność, bo człowiek odporny to jest taki człowiek, który adaptuje się do różnych sytuacji, który no jak nie wyjdzie coś, to szuka czegoś innego i uczy się, jest cały czas w tym procesie. Ale tak jak mówię, tu nie chodzi o zdobywanie ocen, bo my często kojarzymy uczenie się tylko z tymi piątkami, czy szóstkami, czy jedynkami, tylko właśnie, żeby zobaczyć, czego ja nowego się nauczyłam i w czym to mi dzisiaj pomaga. Więc bardzo, bardzo ważne. Widzę na czacie, że z jednej strony rzeczywiście jest poparcie tego, co ty mówiłaś, Oktawio, o takiej potrzebie oddzielenia domu i pracy, nawet jeżeli to jest w ramach tego samego domu, bo to, że jesteśmy w domu i pracujemy z domu, to też jest takie oczekiwanie, że po prostu cały czas jesteśmy w pracy, tak? Nie ma oddechu. Tu na czacie pojawiło się takie, że wychodzimy z domu, z pracy do domu, z jednego pokoju do drugiego, właśnie też to ty mówiłaś. Ale jeszcze mam takie jedno pytanie, bo tu się też pojawił wątek ciekawy. Pani Agnieszka pisała o tym, że rozmawiała z uczniem, który miał dużo zaległości, nie wyrabiał się i w sumie powiedziała mu o tym, że sama ma zaległości, nie wyrabia. Też jedna z osób napisała, że nie może pomóc swojej koleżance, ponieważ ona jest taką perfekcjonistką, że nie daje sobie prawa w ogóle do tego, żeby wszystkiego nie robić idealnie i to ją chyba też trochę nie pozwala jej po prostu jakoś rzeczywiście zadbać o siebie, bo ma tak wyśrubowane wymagania w stosunku do siebie, których chyba nie sprawdzi. Ja myślę, że to w przypadku wielu nauczycieli rzeczywiście też jest taka kwestia, że uważamy, że po prostu musimy zadbać o wszystkich uczniów, nauczyciele muszą zadbać, że muszą wszystko zrobić idealnie, odpowiedzieć rodzicom, wypełnić wszystkie dokumenty w szkole, po prostu wszystkich naokoło, wszystkie wymagania zadowolić od kuratorium po sąsiada. Jak sobie odpuścić? O, to jest w ogóle chyba temat na kolejny webinar. Ja nawet znam książkę, ale nie powiem tytułu, bo jest trochę wulgarny, właśnie o trudnej sztuce odpuszczania, ale to tak jak teraz mówię końcówkę tytułu, to warto sobie poszukać, zresztą przez panią psycholog książka napisana. Wydaje mi się, że ta presja wewnętrzna, ona chyba jest taka bardzo silna w nas i my, jak tak właśnie ja czasami pracowałam z dyrektorami, tak rozrysowywali sobie skąd presję odczuwają, to tak dochodziliśmy często do wniosku, że ta presja nawet tego kuratorium nie jest taka straszna, jak ta presja tego perfekcjonizmu, o którym ty mówisz, że często jesteśmy właśnie no, ofiarą samych, czy tak zniewoleni przez samych siebie i przez te oczekiwania, które sobie narzucamy. Ja nie wiem, czy to jest łatwe rozwiązanie, bo to jest temat bardzo, bardzo powiedziałabym taki trudny. Jak słyszę tę historię o tej pani nauczycielce, która powiedziała uczniowi, że też nie wyrabia, to dla mnie to jest takie uwalniające, że właśnie matko powiedziała i to świat też dalej... odwaga, tak? Tak, tak, bardzo ważne właśnie i świat dalej istnieje, nic się nie stało i mogę to, no mogę to, że tak powiem, te rzeczy zrobić później, więc też wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby tak być autentycznym w tym i żeby dać sobie to przyzwolenie, że czasem czegoś nie zrobię. Ja też tak czasem mam. Więc też jest to dla mnie takie cholernie trudne. Wyznanie przed wszystkimi na webinarze, że się nie wszystko robi. Jest takie bo zrobiłaś ze mnie taki wzór pracusia, że ja też powiem, że czasami nie dowożę na czas, rzadko, ale... Jest takie powiedzenie, nie da się zadowolić wszystkich i swojego ojca. I że tak naprawdę to jest tak, że bez względu na to, ile się będziemy starać, zawsze prawdopodobnie będzie ktoś niezadowolony. Tak? I że czasami warto się pogodzić z tym, że nie wszyscy będą zadowoleni i dać im radość z tego. Nie?
Wyszło, I pomyśleć o tym, że tak mu robię dobrze, że nareszcie ma jakiś realny powód do niezadowolenia i frustracji. I że to też jakby, ja myślę, że to też możemy się nauczyć z tego, tak? Że nie jesteśmy doskonali i że świat nie jest ani lepszy, ani gorszy z tego powodu. I że możemy sobie na to pozwolić, że możemy też pozwolić na to innym, nie nakręcać się na koleżankę, która coś złego zrobiła, tylko po prostu uznać, że tak jest. Bo ja myślę, że to, co jest strasznie ważne tutaj, to zobaczyć, na co mamy wpływ, a na co nie mamy i pogodzić się z tym, tak? Że nie można pomóc koleżance, jak ona strasznie chce być perfekcjonistką, to ja nie wiem, nawet jak zrobię 15 szpagatów i będę to pokazywał, to nie spowoduje, że ona odpuści sobie, tak? Że jak rodzice nagle będą źle traktowali swoje dzieci, które są moimi uczniami, to ja mam jakieś sposoby oddziaływania, ale że tak naprawdę jest tak duży kawałek relacji pomiędzy nimi, że ja tutaj nie bardzo mam możliwość wpływania, nie? Więc ja myślę, że zobaczyć na to, na co ja mam wpływ, na co się zgadzam, żeby mieć wpływ, a na co nie, jest tutaj ważną sprawą. Jeszcze chyba też to, że sytuacja pandemii jest też sytuacją naprawdę kryzysową, bo ja właśnie bardzo często jak słyszę, że taką mamy potrzebę, żeby przenieść wszystko z tego starego życia do tego nowego, to po prostu moim zdaniem to jest niemożliwe i jakby udawanie, że my to zrobimy właśnie tak jak perfekcyjnie, idealnie, że to wszystko będzie tak samo, to ja myślę, że to jest pierwsza rzecz, która gdzieś potem powoduje też bardzo często u wielu osób frustrację. Ja jeszcze Tomku do tych powiedzeń o tym perfekcjonizmie dodam takie gdzieś też swoje z takich memów czy z czegoś, że nie jestem idealna i idealnie sobie z tym radzę, więc... To takie motto można. Ja miałam nawet kiedyś taką tabliczkę tutaj, taką przypominającą, że właśnie tak może być. Ale z drugiej strony, jakbyśmy byli idealni, to straszny byłby świat. Naprawdę straszny. Przerażający po prostu. A tak jest trochę lepszy. Jak zerkam na czat, to tak. Widzę, że tutaj też jest taka dyskusja i to jest naprawdę problem. W jaki sposób, tak. Pracując w domu, oddzielić pracę od domu, nie? Jak to zrobić? I ciekawe, jakie my mamy sposoby na to, nie? Bo to jest jakby dotyka nas wszystkich i co robimy. Znaczy, ja wiem, że na przykład część ludzi jest tak, że się przebiera, że to jest niby głupie, nie? Ale jak pracuję, jestem ubrany inaczej, jak kończę pracę, przebieram się w dres albo coś tam. I to jest taki rodzaj symbolu trochę. Ściągam z siebie jakąś rolę i nakładam inną, nie? Że jest ten wątek przerwy, że ten ktoś tutaj napisał o powrotach do domu, czyli o takim czasie, kiedy mogłem w nie wszystko przemyśleć, odpuścić i tak dalej, że być może można zrobić taki wątek, nie wiem, posłuchać muzyki na przykład, tak? Jak ja rozmawiam z nauczycielami, jakie oni mają sposoby, to część ludzi mówi o tym, że oni nauczyli swoją rodzinę, że jest lepiej, jak ja wracam ze szkoły, z pracy i wiadomo, wszystkie dzieci wiedzą, że mama ma pół godziny czy godzinę dla siebie i wszyscy wtedy są cicho i dbają, bo jak nie, to wiedzą, jak mają przerąbane. Nie? W związku z czym jakby można też ich nauczyć trochę tego, żeby pokazać, że to ma sens i że ja mogę o siebie zadbać i że oczywiście czasami jest trudno, czasami to jest niemożliwe, ale w większości przypadków jest dużo bardziej możliwe niż nam się wydaje. Ja bym jeszcze dodała, że stworzenie przestrzeni do pracy. Ja na przykład właśnie we wrześniu, czy pod koniec sierpnia zdecydowałam, że kupuję po prostu, wiecie, biurko i że to jest moje miejsce pracy, a nie, że wiecznie na sofie i na stole w dużym pokoju, no bo też miałam wcześniej przestrzeń, gdzie mogłam pracować. Jakby, wiecie, to było tak męczące właśnie, że i to mi pomogło. To właśnie, tu przestrzeń pracy, tam przestrzeń, że tak powiem, życia. I no właśnie, to są takie, no my sobie umownie powinniśmy takie przestrzenie właśnie bardzo umownie tworzyć, taki swój świat symboli, granic, że tak powiem. I to jest to, co ty powiedziałeś o tym ubraniu, no to jest mega, myślę, ważne. Właśnie. Ale też nie dla wszystkich, nie? Bo być może dla niektórych takie będzie sztuczne i będą się czuli w ogóle głupio. Natomiast znajdywać te sposoby, sprawdzać, zobaczyć, co działa, a co nie działa, co dla mnie jest fajne, nie? Rozmawiać z innymi, a jak ty to robisz, co tobie pomaga, nie? Cały szereg takich rzeczy, żeby znaleźć ten balans i swoje miejsce w tym jest ważne, myślę.
Nawet fryzurę można, Tomku, zmienić, wiesz? To chyba jak się mnie ma takie długie akurat, włosy, ale o kobietach. Rozumiem, tak. To tak wiesz. Jak Tomasz mówiłeś, nie wszystkie rozwiązania są dla wszystkich, tak? Zawsze tak, trzeba tak. wziąć pod uwagę, że trzeba dopasować do siebie. Bo tutaj też na czacie pojawiało się dużo pytań. My tak naprawdę będziemy kończyć, chociaż szczerze mówiąc szkoda, ale to może na następną okazję, bo też chcieliśmy trochę Was zaprosić do rozmowy, bo na czacie pojawiały się już troszkę pytania. Przygotowaliśmy dla Was też, strasznie ciekawi jesteśmy, co napiszecie, na Menti. Prosiła właśnie, Kasia wrzuciła na czacie, zobaczycie link do Menti, możecie skorzystać najlepiej ze swoich telefonów, będzie wam po prostu wygodniej. I mamy do Was takie pytanie, wpiszcie kod, który jest tutaj podany, 11028095 i napiszcie odpowiedź na pytanie, co zrobię do siebie, dbając o swój dobrostan. Tutaj część osób już pisała, co będzie robiła. Ciekawi jesteśmy też, co reszta z Was napisze. A Ty, Oktawio, co zrobisz? Ty wychodzisz na spacer z Mokką, tak? Z Mokką, która właśnie przyszła na moje kolana, jak przypuszczam, że zauważyłaś ten moment, tak mi się wydawało. Spacer z Mokką, ale też właśnie planowanie dobrych potraw po prostu świątecznych. To takie odprężające i w tym celu między innymi zamówiłam dwie książki kucharskie, wegetariańskie, więc będzie się działo. No szkoda, że jesteś w Gdyni, a w Warszawie. To jest problem, no ale dobrze. A Ty, Tomaszu, co będziesz robił? Co zaczynasz? Ja będę chodził na tai chi. To, co jest ważne, że moja grupa tai chi dalej funkcjonuje i się spotykamy i mogę chodzić, mogę pilnować tego, żeby, to mój ruch jest w ogóle, żeby chodzić i żeby trenować. Tu się już pojawiają odpowiedzi. Super. Tak. Długie miesięczne wolne. Zacznę systematycznie ćwiczyć. No właśnie, może tai chi. Tomek jest też niesłychanie spokojnym i opanowanym człowiekiem, który się praktycznie nie stresuje, więc może to przez to tai chi sobie zapiszę, może się zapiszę na zajęcia. Słucham muzyki, czytam. Tak dużo jest o ćwiczeniach rzeczywiście. To też to, co ty mówiłaś, Oktawio, że to jest bardzo... ważny styl życia, tak, który bezpośrednio nas wpływa. Piekłam babeczki, chleb, robiłam dzieciom przekąski. To też pomysły jeszcze z przerw kwietniowych i majowych, ze świąt, z weekendu majowego. Więc mogą się sprawdzić. Świetnie. Dużo tego. O, mieszkanie przystrojone na święta. No właśnie, trzeba sobie zapisać, zobaczyć jako taki, wiecie, zestaw pomysłów. Do tego, co można robić, inspiracje. Super. O, literatura niezawodowa. Polecam również książki kucharskie, bo naprawdę teraz są tak piękne polskie różne rzeczy, inne, odczarowujące. Ojej, tu na czacie Paulina, będę kontynuować morsowanie. Zimno. Tak. Super. Studia podyplomowe, aż dwa kierunki, matko. To były też rady, żeby czasami wagarować ze studiów, więc pójdę na studia, a potem zawagaruję. Może można by zrobić konkurs na takie najbardziej odjechane dbanie o dobrostan wśród nauczycieli w Polsce, nie? Tak. Sen, Tomek. Sen, tak, ale to teraz idę do innego kraju i będę bawić się z wnukami. To też jest... Zumba. Ten, tak. To mi bliskie. Ale godzina dla samej siebie, to naprawdę, no. Tak. Super. Ciekawe pomysły i cały czas ich przybywa. Ja tylko powiem też, że po tym webinarze będzie materiał. Samo nagranie będzie w wydarzeniu na Facebooku. Tam też będzie zamieszczony i na blogu ceorg.pl, na blog ceorg.pl będzie tekst, który przygotowała Oktawia i Tomasz, który trochę będzie rozwijał to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, powiem, w czasie przeszłym, bo zegar jest po prostu nieubłagany, a też w ramach dobrostanu nie będziemy przedłużać spotkań, które obiecaliśmy, że potrwają półtorej godziny. Chociaż nie jest to proste. Też Wakelet przygotowałaś, tak, Oktawie? Też będzie dostępny z linkami, tak. Tak, także będzie tam dużo inspirujących materiałów, mam nadzieję. Nie będę odbierała telefonów od rodziców. No tak.
Ale tak. Własnych czy od rodziców u uczniów, bo tego uczniów nie do końca chyba raczej, wiadomo. Od własnych to mogą być konsekwencje potem. To tak różnie może być, jeśli chodzi o dobrostan. Tak, tak, to prawda, rzeczywiście, faktycznie. Więc też będą dostępne te materiały, do nich serdecznie, serdecznie zapraszamy. No co, ja Wam dziękuję strasznie, Oktawie, ogromnie dziękuję, Tomku. Dziękuję. Trochę zapomniałam, że coś prowadzę, bo bardziej po prostu się wciągnęłam w to, co mówiliście, bo problem też jakby mi jest bliski, więc też sobie będę robić ćwiczenia. Zobaczymy, jak to będzie. Także bardzo Wam dziękuję. Też dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj z nami byli. Tak jak mówię, nagranie będzie na Facebooku. O, jest i Mokka dołączyła, proszę bardzo. Jest. Nie poczekała. No, dziękuję, no już, do zobaczenia. No, zgodnie z zegarem już minęła, tak? To ona dobrze wie, kiedy się kończy Twój webinar. Więc serdecznie, serdecznie Wam dziękujemy. Ja chciałam powiedzieć, że może będziemy pierwsi, ale z częścią z Was nie zobaczymy się przed świętami. Więc możliwe, że z dużym wyprzedzeniem, ale chcieliśmy Wam życzyć też wesołych świąt i dobrego nowego roku, odpoczęcia w ferie, zadbania o siebie, wykorzystania tej chwili na zastanowienie się, tak, co rzeczywiście mogę zrobić, jak sensownie sprawić, żeby ten powrót nie był taki trudny, jak te wszystkie poprzednie, żeby coś zmienić i żeby po prostu przyszły rok też był łatwiejszy, żebyśmy też mogli wrócić do relacji takich na żywo. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Jeszcze tylko zobaczę, czy coś jeszcze powinnam dodać, ale powiedziałam o tekście, więc chyba nie. Oktawio, Tomku, coś chcecie jeszcze na koniec? Dziękuję bardzo serdecznie Małgosiu i Tomku. Bardzo cieszę się, że mogliśmy porozmawiać na tak ważny temat, a Państwu życzę naprawdę dużo odpoczynku. Ja wierzę w nas, że każdy z nas podejmie jak najlepsze decyzje dla siebie. Tak. Dziękuję bardzo. To my się dołączamy do tego. Dziękujemy bardzo.